Luki w mądrości Babilonu. Czy to jest możliwe? Czy to jest prawdopodobne? Raczej nie. Babilończycy wszystko wiedzieli. A jednak. Drugi rozdział proroctwa Danielowego zwraca nam uwagę głównie na Babilończyków, którzy byli specjalistami od wróżb, specjalistami od snów. Byli świetnymi astrologami, wziętymi czarodziejami, magami, uczonymi kapłanami, nauczycielami, a więc szczycili się kontaktem z wieloma bóstwami, a także umiejętnością rozczytywania przyszłości i wyjaśnienia znaczenia snów. Podobnie było zresztą w Egipcie, podobnie było w wielu innych krajach starożytnych. Zwróćmy uwagę na niektóre z tych wróżb babilońskich, które praktykowali. W księdze Ezechiela czytamy, że gdy król babiloński wyruszał na wojnę, gdy nie wiedział, co ma robić, to wtedy tego typu praktyki były stosowane. Stanie król na rozdrożu, na początku dwóch dróg, pytając się wierzby. Będzie polerował strzały, później wypuszczał te strzały i to, jak one polecą, jak daleko dostrzeli, również czy zostaną zniesione z tego lotu, czy nie, z lewa, w prawa, czy zostaną podniesione, lot w górę. Wróżba mówiła, co należy robić. Co więcej, będzie się radził bałwanów, a więc tych bożków, których w Babilonie nigdy nie brakowało. Kolejne. Będzie patrzył na wątrobę. Zabijano zwierzę, rozcinano wnętrza, wyciągano pulsującą, zakrwawioną wątrobę. I wróżowie z tego, co zobaczyli w tej wątrobie pulsującej, mówili królowi, jaka jest wierzba i czy należy się angażować w walkę, czy nie. Stał na rozdrożu. To było rozdroże nie tylko, w którą stronę iść, ale rozdroże, co robić. Czy w ogóle cokolwiek robić, czy też zawracać. Skuteczność tych wieszczb prawie stuprocentowa. I tu nagle pojawia się coś zupełnie odmiennego. Wrócimy do tej stuprocentowej pewności. Ale tak było i wszyscy królowie na wieszczach opierali swoje wszystkie działania i to im wszystko pasowało. W drugim roku panowania Nebukadnezara miał Nebukadnezar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go otrzegł. Nie ma problemu, ma magów, ma specjalistów. Nie on król jest od myślenia. To oni mają mu przygotować dokładne rozwiązanie. Wobec tego każe ich zawołać. Popatrzmy, różne rodzaje tych tutaj specjalistów było. Wróżbici, magowie, czarownicy, Chaldejczycy. Chaldejczycy to była najwyższa, najlepiej wykształcona klasa kapłańska w Babilonie, czyli w Chaldei, bo to jest inna nazwa tej samej krainy. Czarownicy, magowie, a więc tam była biała i czarna magia, tam był spirytyzm, tam było wszystko. Wezwał ich, aby królowi opowiedzieli jego sen. Przyszli, stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich: miałem sen. Nic nowego, niejednokrotnie już tak było. I duch mój jest zaniepokojony, bo chce zrozumieć ten sen. Wtedy król rzekł do nich, jeszcze raz powtórzona ta myśl jest, chcę to zrozumieć. Odzywają się Chaldejczycy. Odzywają się po aramejsku. Zwróćmy uwagę, to jest to miejsce w księdze Daniela, gdzie język hebrajski w drugim rozdziale wierszu czwartym w połowie tekstu zmienia się na język aramejski, język hebrajski na aramejski. Jest mocne uzasadnienie tego. Bo Chaldejczycy odpowiedzieli po aramejsku. To był język, którym magowie się posługiwali. I od tej pory
aż do końca siódmego rozdziału Księga Daniela będzie pisana po aramejsku. Chociaż ich odpowiedź dawno przebrzmi. Już sytuacja się zmieni. Królu, żyj na wieki. To było pozdrowienie. Opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. A król odpowiedział Chaldejczykom i rzekł: mój wyrok jest wydany. Jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary, upominki, wielką cześć. Opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie mi go. I tu się zaczęły schody. Powtórę odpowiedzieli, mówiąc: niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. Zaskakujące jest to, że król na początku rozmowy już jest podenerwowany. Już jak gdyby chciał im coś powiedzieć, nie wie może nawet, jak im to powiedzieć, ale powiedział: ja już sobie dobrze umyśliłem, co ja z wami chcę zrobić. I ja to zrobię. Król odpowiedział. Ciekawy dialog jest. I coraz bardziej taki stanowczy. Wiem na pewno, że chcecie zyskać na czasie. Ponieważ widzicie, że wyrok jest przeze mnie wydany. Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was. Zmówiliście, że dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią. Przeto opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go wyłożyć. Król ma wtedy 24 lata. Młody król. Na tronie jest dopiero przez 3 lata. Ale te 3 lata były niesamowite dla króla Nebukadnezara. Już dowiedzieliśmy się z pierwszego rozdziału, że on przygotowywał sobie świtę i całą ekipę, która będzie stanowiła grono jego doradców. Wybrał z różnych krajów najlepszych, najzdolniejszych młodych ludzi. Wykształcił ich, a później osobiście odebrał od nich egzamin. I stwierdził, że ma 4 prymusów. Daniel, Ananiasz, Miszal i Azariasz. A po babilońsku Baltazar, Szadrach, Meszach i Abednego. Tym zajmowaliśmy się przed południem. Co te imiona oznaczały i dlaczego zmieniono im imiona. Wie, że coś jest w tych Judejczykach. Czy to ma jakikolwiek związek z ich Bogiem, z ich wierzeniami? My nie mamy żadnego zapisu, jak przebiegały rozmowy pomiędzy królem a tymi młodymi ludźmi, pomiędzy królem a profesorami, którzy ich kształtowali i byli zdziwieni tak bystrymi, tak pojętnymi, inteligentnymi młodymi ludźmi. Opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go wyłożyć. Te słowa znaczą bardzo wiele, gdy się im przyjrzymy w kontekście sytuacyjnym. Dlaczego te wierzby, te tłumaczenia magów, czarnoksiężników babilońskich zawsze się sprawdzały? Bo manipulowali królem tak, jak kapłani w Egipcie manipulowali faraonem. On im mówił, jakie ma zamiary, on im mówił, co mu się śniło, a oni rządzili państwem i podpowiadali mu, co robić. I gdy to robił, oni zadbali już o to, aby to się zrealizowało. Powiedzieli: widzisz, królu? My to od bogów wiemy. Ty tego nie wiesz, ty nie masz z bogami kontaktu, tak jak my go mamy.
Najpierw powiedzieli, co się będzie działo, a później tak sterowali państwem, że to się działo. I to się wszystko spełniało w 100%. Nie zapomnę, gdy mieszkałem w Skierniewicach, najmłodsza córeczka nasza się urodziła. Ja jeździłem w terenie dużo, w Łodzi byłem i za Łodzią. Przyjeżdżałem do domu i nieraz miałem tylko czas, aby chwilę zobaczyć się z żoną. Poszedłem tam koło dworca, jest taki śliczny, duży park. Tam żona często szła z wózkiem na spacer z naszą córeczką. Kiedyś przychodzę, a tam było bardzo dużo cyganek, które wróżyły. I przyszły cyganki i mówią, powróżyć, powróżyć. Widziałeś, że ja się tak rozglądam, jak gdybym kogoś szukał. Ja mówię, cyganko, spadłaś mi z nieba. Właśnie potrzebuję wróżby. Powiedz mi, gdzie jest moja żona z dzieckiem. Jakiś ty mądry, jakiś ty mądry. Już nie chciałem mi wróżyć. Zaraz poszły. Gdybym im cokolwiek powiedział, to by pociągnęły nutkę, wydobywały ze mnie jeszcze więcej informacji i później być może bym im uwierzył, że to one mi odkryły, gdzie jest moja żona. I król to samo widzi. Jeżeli bogowie, wy macie kontakt z bogami i bogowie wam oznajmiają, co znaczą te sny, to przecież bogowie dają sny. Czy ci sami bogowie nie mogą wam powiedzieć, jaki sen mi dali? To jest logiczne. Król, mówiliśmy już o tym, był młodym, ale bardzo inteligentnym, mądrym człowiekiem. I mówi, działacie na zwłokę. Później ci powiemy, a później król będzie miał inne sprawy, zajmie się czymkolwiek, a nam się jakoś upiecze. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc, nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla, jak też w ogóle żaden, i słuchajcie teraz, żaden wielki, potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity ani maga, ani Chaldejczyka. Królu, ty jesteś wielkim i mądrym królem. Mądrzy królowie takich pytań nie zadają. Mądrzy królowie mają tyle rozsądku, żeby nie oczekiwać na rzeczy niemożliwe. Jesteś mądrym królem? Zawsze, gdy czytam ten tekst, przypomina mi się bajka o tym, że król jest nagi. Ale to odkryło bardzo proste, małe dziecko, które nie było skorumpowane. Wszyscy inni widzieli, jak król jest cudownie ubrany. Bo tak trzeba było widzieć. Nebukadnezar wiedział, że był oszukiwany do tej pory. I to miał być dla nich test. Albo mi przypomnicie i powiecie, i wtedy będę wiedział, że potraficie wyjaśniać, bo macie kontakt z bogami, a bogowie, którzy dali mi ten sen, powiedzieli i wam, co mi się śniło? A jeżeli nie, to wiem, z kim mam do czynienia i ja was skracam wszystkich o głowę. Nieważne, kim jesteście, na jakim stanowisku. Daniel już wiedział, że w swoim gronie ma o wiele większych mędrców, chociaż zdecydowanie młodszych, niż ci, którzy do tej pory wodzili go tak, jak chcieli. A oni jeszcze się bronią, mówią, to, czego król żąda, jest trudne. Nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił oprócz bogów, którzy nie mieszkają z ludźmi. Czyli Babilończycy mają tyle bóstw, całą plejadę bóstw. Są świadomi, że to nie są wszystkie bóstwa. Są jeszcze inne bóstwa, czy Bóg, jakkolwiek by to ktoś określił. Ale te istoty nie mają kontaktu z nami. My nie mamy z nimi kontaktu. To jest tak jak w Atenach Paweł, gdy się przechadzał i zobaczył to greckie miasto 7 wieków prawie później, całe pogrążone w bałwochwalstwie, znalazł ołtarz, na którym było napisane dla nieznanego Boga. I powiedział, właśnie tego, którego nie znacie, a ołtarze mu stawiacie. Ja chcę wam o nim opowiedzieć. I ta sama historia w Babilonie się zdarzyła 6,5 wieków wcześniej niż Pawłowi na Areopagu. A więc król jest zaniepokojony, nie wie, co dalej robić.
oni mówią, opowiedz nam tylko sen, a wszystko ci wyjaśnimy i zobaczysz, wszystko się sprawdzi, już wiemy na jakiej zasadzie. Jest problem. I teraz problem ma już nie król, problemy mają jego magowie, jego czarnoksiężnicy, jego wróżbici. Co teraz zrobimy? Luki w mądrości magów babilońskich. Luki w mądrości Babilonu. Gdy Izajasz pisał o właśnie tych aspektach działalności babilońskich, doradców królewskich, to napisał w proroctwie o wiele dziesiąt lat wcześniej. Powiedział tak, to mówi Pan, twój odkupiciel, twój stwórca, jeszcze w łonie matki. Ja jestem Pan, stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. Kto był ze mną? Ja, który unicestwiam znaki kuglarzy, z wróżbitów czynię głupców, odprawiam mędrców z niczym, a ich mądrość zamieniam w głupstwo. Bóg wysłał, jak rano mówiliśmy, misjonarzy do Babilonu. I Bóg z nimi współpracuje. Bóg im toruje pole działalności. Bóg jak Pawłowi w Atenach zwraca uwagę na to, z czym może, z jaką ofertą może przyjść do Babilonu, jak później Paweł do Ateńczyków, do stoików greckich. Widzimy, że ci mędrcy okazali się oszustami. Wszystkie praktyki, które tutaj wymienione, jeszcze inne, w Izraelu były zakazane. Posłuchajmy tego. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój ci daje, gdy Izrael z Egiptu prowadzony miał wejść do Kanaanu, mówi to nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Jakie to obrzydliwości? Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza syna swego czy swoją córkę przez ogień. To była szczególna ofiara, poświęcenie w czci różnych bóstw kananejskich. Ani niech się nie znajdzie wśród ciebie wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, wywoływacz duchów, znachor, wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością jest dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg twój wypędza ich przed tobą. Daniel i jego koledzy doskonale wiedzą, że to, z czym spotykają się w Babilonie, to jest sprzeczne z wolą Bożą. Jak im to zabrać? Co im dać w zamian? Popatrzcie, jakie cudowne możemy zaobserwować działanie Boga w tym względzie. Oni nie są powołani do krytykowania tych praktyk. Oni nie mogą z nimi walczyć. Ale gdy te praktyki zawiodą, oni mogą jako słudzy Boga stanąć w tym samym miejscu, podjąć wyzwanie, a Bóg da im mądrość i Bóg będzie błogosławił ich służbę. Mówiliśmy już dzisiaj rano, że Bóg nikomu niczego na siłę nie zabiera. Bóg zawsze proponuje coś lepszego. I tutaj widzimy, jak działa metoda Boga w ewangelizacji, w docieraniu do ludzi, którzy mają mylne pojęcie na temat Boga. Chwytają się różnych praktyk. Te praktyki wszystkie były zakazane. Izraelici nie mogli się im poddawać, ale różnie było w historii. Możemy je znaleźć w historii Izraela. I to spowodowało też to, że zdeptali przymierze, do którego Bóg ich zachęcał. A jak to jest dzisiaj? Popatrzmy na te niektóre ilustracje. To są współczesne nam praktyki zakazane przez Boga. Praktyki stosowane w Babilonie, w Egipcie, w Kanaanie. Rozpoznajecie je?
Niektóre dzienniki i niektóre gazety dawno by zbankrutowały, gdyby nie zamieszczały horoskopów i wróżb. Niektórzy kupują gazety tylko po to, żeby czytać horoskopy. To się tak silnie zadomowiło w naszym społeczeństwie cywilizowanym, wykształconym, bardzo wysoko wykształconym. Ludzie ze stopniami i doświadczeniem zawodowym wierzą w banialuki, w bajki, w zaklinania. Demon wykorzystuje wielokrotnie te praktyki, aby doprowadzić człowieka do spirytyzmu, a później zaczyna nim manipulować. Proponuje się bardzo często również i praktyki tak zwane paramedyczne. Przez hipnozę, przez akupunkturę można wyleczyć to czy tamto. Człowiek, który raz poddał się hipnozie, już nigdy nie będzie takim człowiekiem, jakim był przed tym seansem. Nigdy. I tego nikt nie wymarze, tego nikt nie zredukuje. Diabeł ma do niego dostęp, jakiego by nie miał. I to za dobrowolnym przyzwoleniem. Dużo moglibyśmy mówić na ten temat. Król się wściekł i wydał dekret zebrania tych wszystkich magów i zbiorowa egzekucja. Gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano także stracić Daniela i jego towarzyszy. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy. Dlaczego rozkaz królewski jest tak srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Pamiętajmy, że Daniel jest absolwentem uczelni tych magów. A więc gdy zginą profesorowie, zginą również studenci, a szczególnie zginą absolwenci tej uczelni. Król ma dość tych praktyk. A więc w tym i Daniel. Daniel nigdy nie należał do ludzi, którzy panikują. My się z nim będziemy zapoznawać w dalszej historii. Roztropnie, jak czytamy, z namysłem zadaje krótkie, ale bardzo trafne pytanie. Dlaczego to się dzieje, co się dzieje? Dlaczego król jest tak srogi? Chyba go znał z innej strony. Co go tak zdenerwowało? Wtedy Arioch objaśnia rzecz Danielowi. Daniel już chyba ma pewną renomę tam w Babilonie, bo kto by z młodym absolwentem chciał rozmawiać, dowódca gwardii przybocznej, gdyby nie wiedział czegoś więcej jeszcze. Zresztą i Nebukadnezar dużo o Danielu wiedział. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie snu królowi. No, chyba gorszego powodu nie mógł wymyśleć Daniel. Przecież król się wściekł dlatego, że tamci działali na zwłokę. I tu przychodzi Daniel, nie wiedząc nawet o tym, co się działo, i działa na zwłokę. Na pewno król się z tym nie zgodzi. A jednak się zgodził. Dlaczego się zgodził? Może mu ten młodzieniec się przypomniał z egzaminu? Gdy otrzymał tę zgodę, Daniel biegnie. To jest chyba jedyny przypadek, kiedy widzimy Daniela, który biegnie w opisach tej księgi. Biegnie do domu, opowiada tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi, Azariaszowi. Popatrzcie, oni funkcjonują pod tymi imionami judzkimi. Aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, aby nie stracono Daniela i jego towarzyszy razem z pozostałymi magami babilońskimi. Gdy spotykasz problemy, trudne sytuacje w twoim życiu, jak się zachowujesz?
U kogo szukasz pomocy? Daniel, ten młody, teraz 21-letni chłopiec. Mężczyzna już, zresztą absolwent szkół, uniwersytetów babilońskich. Amos żył mniej więcej prawie że dwa wieki przed Danielem. I to Amos napisał te słowa, któreśmy czytali na drugim wykładzie naszym, czyli wczoraj wieczorem. Zaiste nic nie czyni wszechmogący Pan, jeżeli nie objawił swojego planu sługom swoim prorokom. Daniel jeszcze nie jest prorokiem. O Danielu wiemy, że on potrafił wyjaśniać proroctwa, wyjaśniać widzenia. Ale tutaj wie, na jakiej zasadzie funkcjonuje Bóg, w którego wierzy. Dobrze jest znać swojego Boga. Dobrze wiedzieć o Bogu, co jest, powiedziałbym, Jego domeną w działaniu. Jakie są Jego atrybuty, z których nigdy nie rezygnuje. Daniel wiedział o tym. Jeżeli to jest coś ważnego, Boże, przysłałeś nas do Babilonu. I tak pięknie się to wszystko zaczęło układać. I łaski u króla zdobyliśmy, i uznanie u innych, i mądrość nam dałeś. Wysłuchałeś wiele naszych modlitw. Jeżeli to jest coś bardzo ważnego, prosimy, oznajmij nam to. I Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios i zaczął Daniel mówić tymi słowy: niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą moc i mądrość. On zmienia czasy, pory, On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosili. Oznajmiłeś nam sprawę króla. I znowu poznajemy Daniela. I tak bardzo chcielibyśmy, ja przynajmniej chciałbym do niego być podobny. Bo gdy mamy trudności i problemy, wiemy, że powinniśmy się do Boga modlić. Możemy z każdą sprawą do Niego przyjść, pewni, ufni, że On nas wysłucha, On nas nie odtrąci. Ale gdy Bóg już rozwiązuje nasze problemy, jak się wtedy zachowujemy? Przecież chodziło o życie Daniela, jego towarzyszy. Chodziło o wszystkich innych magów babilońskich. Ale Daniel mógł powiedzieć: magów niech tam pozabija. Ale jak przyjdzie do nas, czyli co jest najważniejsze? Skoro już wiesz, to momentalnie biegnij do króla i powiedz mu, aby zahamować ten proces gromadzenia magów i innych ludzi i nas na to, na tę egzekucję. Daniel nie tak się zachowuje. Daniel wie, komu zawdzięcza to, że poznał sprawę króla. I tak jak gorliwy był, aby prosić Boga, tak teraz szczerze, gorliwie, z całym sercem wypełnionym radością przychodzi i znowu mają spotkanie modlitewne z kolegami i dziękują Bogu za to, co się stało. Co więcej, na podstawie już zrozumienia tego snu, Bóg uwielbia Boga za to, że ma władzę nad historią, że to On ustanawia i utrąca królów. To On powołuje i odwołuje. To nie głosowania, nie inne rzeczy. Bóg tego dokonuje, bo On jest ponad wszystkim. W Nowym Testamencie apostoł Paweł zwraca uwagę na wartość modlitwy. O ile nasze życie, moje, twoje, byłoby pogodniejsze, spokojniejsze, mniej zabiegane, zahukane, jak nieraz mówimy,
gdybyśmy z tego zechcieli korzystać. Nie troszczcie się o nic, napisał apostoł, ale we wszystkim w modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Gdy jesteśmy małymi dziećmi i mamy jakieś problemy i mamy kochających rodziców, do których mamy zaufanie, to gdy cokolwiek złego się przydarzy, co robimy? Biegniemy do nich. Samochód się zepsuł. Taki samochodzik mały. Balon się przebił. W rower tam się wkręciły spodnie i nie wiem, jak co teraz dalej robić. Urwałem lalce, czy urwałam, bo to dziewczyny zazwyczaj się bawią lalkami, głowę albo rękę. Nie chciałam. I płacz. I wtedy przychodzimy do rodziców. I rodzice mówią, nie martw się. Jeszcze tego nie zreperowali. Jeszcze tego nie dotknęli, bo są zajęci może innymi sprawami. Ale my już się uspokajamy, już łzy ocieramy kciukami, żeby nie było śladu, żeśmy płakali. Bo przecież mamy rodziców. Czy potrafimy tak do Boga przyjść? I tak Bogu zawierzyć, że wtedy, gdy Mu oddasz sprawę, kładziesz się spokojnie i zasypiasz? Ktoś powiedział, że najlepszą tabletką nasenną jest spokojne sumienie, które Bóg uciszył. W księdze Daniela, proroka, mamy tak dużo różnych zachowań, które nieraz w pośpiechu czytając nie patrzymy na nie, nie zauważamy ich i dalej się martwimy. Popatrzmy, jak oni z tego potrafili korzystać. Chodziło o ich życie, chodziło o ich śmierć. Potem, już po podziękowaniu Bogu, to było najważniejsze. Potem Daniel udał się do Arjocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich i tak rzekł do niego. Nie wytracaj magów babilońskich. I znowu cudowny rys charakteru Daniela. Przecież była szansa na przejęcie władzy. Prawda? Oni są do niczego. Skonfrontuje się z nimi i wykaże im, jak oszukiwali, jak kłamali. Ale nie Daniel, nie dziecko Boga, nie naśladowca Jezusa Chrystusa. To są magowie. Wszystkie zakazane praktyki nie tylko sami stosują i okłamują króla i wszystkich, ale ich nauczyli na uniwersytecie tych rzeczy. Z drogi z nimi zlikwidować. Będzie spokój. Nareszcie my będziemy doradcami króla. My go poprowadzimy w stronę Boga. Wrogów możemy niszczyć na dwa sposoby. Niszczyć ich, zabijając albo usuwając, albo rozbrajać ich i przemieniać w przyjaciół. Daniel wiedział, że jako misjonarz w Babilonie, który powinien wszystkim ludziom, z którymi się spotka, powiedzieć, jak cudownym jest Bóg Izraela. Wiedział, że jak stracą życie, to nie będzie mógł im pomóc już. Dopóki człowiek żyje, dopóty jest dla niego nadzieja. Bóg za każdy nasz grzech, mój, twój, mógłby nas unicestwić dawno. Dlaczego tego nie robi? Bo gdyby nas zniszczył, to już nie byłoby żadnej nadziei. Tak długo jak żyjemy, jest nadzieja, że pewnego dnia może usłyszymy ten głos, może zareagujemy. Nie wytracaj magów babilońskich. Wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego. Tu jest rys charakteru Babilończyka.
Słuchajcie uważnie. Znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen. On go znalazł? Iluż ojców ma sukces? Dlaczego porażka jest zawsze sierotą? Znalazłem. I zwróćcie uwagę, jak go traktuje, jak go nazywa. To jest mąż z wygnańców judzkich. To nie jest najlepszy absolwent naszego uniwersytetu. To jest Judejczyk. Pamiętaj, że jeżeli chcesz Bogu być wierny, wierną, to na tej ziemi, na tej obczyźnie, przy każdej okazji możesz spotkać się z wytknięciem tego, że jesteś odmieńcem, że nie jesteś z tego towarzystwa. Jesteś kimś innym. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar: czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? I co Daniel powiedział? Tak, królu, magowie nie potrafią, twoi czarnoksiężnicy są do niczego, Chaldejczycy, najwyżej wykształcona klasa, okłamuje ci. Oni nie mogą, ale ja mogę. Przeczytajmy to dokładnie. Tajemnicy, o którą król pyta, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy, ale ja mogę. Nie, to nie Daniel. To do Daniela nie pasuje. To nie pasuje do żadnego dziecka Bożego, żeby przypisywać sobie to, co Bóg czyni, że to ja czynię. Pamiętacie, co Chrystus powiedział? Gdy uczynicie już wszystko. Powiedzcie, jesteśmy sługami. Nic więcej nie uczyniliśmy poza nasze obowiązki. A z drugiej strony mówi: tak mówcie i tak czyńcie, aby ludzie, widząc wasze właściwe postępowanie, chwalili was za to. Prawda? Amen? A więc mamy takich zwolenników. Nie, nie, nie. Aby chwalili Ojca, który jest w niebie, nie was. Aby chwalili Ojca, który jest w niebie. Jest jednak Bóg na niebie, to nie ja, to nie żaden człowiek. Jest Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. Jest Bóg na niebie. Tobie, królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. A ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. To musiało piorunujące wrażenie zrobić na królu. Ten Bóg Danielowi nie tylko wie, jaki miałem sen. Ten Bóg wie, o czym myślałem, zanim zasnąłem. Widzicie to wyraźnie w tekście? To jest nasz Bóg, który zna nasze myśli, nasze zachowania. I to nie jest ktoś, kto nas śledzi, żeby nas przychwycić na czymś tam, co jest nie takie. On wie, że jesteśmy grzeszni, słabi. On wie, że jesteśmy na obcym terytorium. On wie, że potrzebujemy pomocy. On z tą pomocą do nas przychodzi. Królu, Bóg niebios. Daniel, być może mu nawet... Albo król skojarzenie miał. Moi magowie mi powiedzieli, że są bogowie, którzy z ludźmi nie mieszkają i oni chyba to wiedzą. A tutaj mówi, to jest ten Bóg niebieski, to jest ten Bóg Jahwe, to jest ten, który stworzył ten świat, to jest ten, którego my czcimy. Byliśmy mu nieposłuszni i dostaliśmy się tutaj do niewoli. To jest nasze przykre doświadczenie.
Ale chwała temu Bogu za to, że z tego naszego przykrego doświadczenia mogą być takie korzyści, że w tej chwili zachowane będzie wiele ludzi, którzy już by zginęli, a będą dalej żyć. Albo taka korzyść, że nie będziesz dalej oszukiwany. Ten Bóg ma kontakt z człowiekiem. Ten Bóg mieszka z ludźmi. Ten Bóg troszczy się o człowieka. On cię obserwował i czytał w twoich myślach, zanim zasnąłeś. Król musiał naprawdę bardzo mocno to przeżyć. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica. Lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. To, co cię niepokoi, co cię trudzi. 3 lata temu twój ojciec zmarł. Niespodziewanie byłeś pod Jerozolimą. Musiałeś przemierzyć pustynię arabską 900 kilometrów, żeby uchwycić sytuację w Babilonie. Teraz panujesz. Jak długo będziesz żył? Jesteś mądrym królem, który potrafi myśleć o przyszłości. I Bóg ci odpowiada na te twoje myśli. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był posąg, potężny jego blask, straszny wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, pierś, ramiona jego ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi. Jego goleniec z żelaza, a nogi po częścią z żelaza, a po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył w ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy skruszyło się w kawałki, rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro, złoto. Było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie i rozniósł to wiatr, także nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Nebukadnezar był znany jako budowniczy w Babilonie. Budował nie tylko świątynie, pałace, nie tylko wiszące ogrody, nie tylko ogradzał miasto potrójnym murem ostatecznie i docelowo tak to było. Również był zainteresowany budową i wznoszeniem różnych pomników ku czci różnych bóstw. Ale takiego pomnika nigdy by chyba nie zbudował. Żeby postawić go na glinianych i żelaznych nogach. Na tym Nebukadnezar świetnie się znał. Fundament musi być solidny. Jeżeli fundament jest do niczego, to każda budowla musi runąć. To jest sen. Nebukadnezar może z oniemienia tylko kiwał głową i nic nie mówił. Zgadza się, królu? A teraz wyłożę ci ten sen. Ty, królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc, siłę i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta, ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Królu, ty jesteś głową ze złota. To musiało być miłe. To schlebiało chyba królowi. To, co najbardziej drogocenne w tym posągu, i to w dodatku głowa, złoto, to ja? Ale wykład dalej jest prowadzony. Przedtem jednak, zanim zapoznamy się z kolejną wykładnią, z dalszą wykładnią, a nie kolejną, przypomnijmy sobie zasady rozumienia i interpretacji proroctw biblijnych.
Pamiętacie? Mieliśmy to na drugim naszym spotkaniu. Przede wszystkim trzeba się zapoznać z treścią proroctwa, a więc przypomina mu ten sen. Dalej odnalezienie biblijnej wykładni i ta wykładnia pada natychmiast. Tłumaczenie, co oznacza ten sen. A później rozpoznanie proroctwa wypełniającego się w historii. Babilończycy też mogli, ale do pierwszego etapu tylko to prześledzić. My dzisiaj z perspektywy XXI wieku możemy prześledzić całą tę historię reprezentowaną przez ów posąg. Zaraz się nad tym zastanowimy, czy to jest możliwe i jak to się wypełniło w proroctwach. Ale pozostaje jeszcze to, co jest najważniejsze. Abym ja, abyś ty, abyśmy wszyscy zajęli osobisty stosunek do tego przekazu. Tak jak król. Bo w pierwszym podejściu to było spotkanie z królem. To król musiał się zmierzyć. To król musiał się ustosunkować. I ustosunkował się. A więc Babilon, mówimy tutaj o tym wycinku historii Babilonu, który nazywa się w historii Neobabilonem. Założona dynastia przez Nebopolasara, zbudowana potęga przez Nebukadnezara. To jest ten wielki Babilon, ta złota głowa. Lata w historii 605 do 539 przed narodzeniem Chrystusa. Ale Daniel kontynuuje, mówi: królu, ale ty jesteś głową i tylko głową, a głowa to nie cały posąg. Po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje. Tak jak srebro nie jest takie jak złoto, jest pośredniejsze. A potem trzecie królestwo. Metal, który ustępuje srebru, a jednak srebro będzie musiało ustąpić tej miedzi. I miedź opanuje całą ziemię. Medopersja, lata 539 do 331. Oni zdobywają Babilon, a później mamy to trzecie królestwo z miedzi. To są Grecy. Aleksander Macedoński od 331 roku, bo wtedy ostatecznie pokonał Dariusza Persa Magnusa pod Gaugamelą albo Arbelą. Do tego będziemy wracać jeszcze w proroctwach, bo te sceny będą oglądane i ukazywane przez proroctwa biblijne z każdej możliwej strony, abyśmy nabrali pewności, że to jest Boży plan wieków i to jest to, co Bóg przewidział, że dziać się będzie do roku 168. Tutaj mamy tego właśnie króla niepokonanego przez nikogo z ludzi. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo. To była głowa ze złota, piersi ramiona ze srebra, biodra z miedzi, a następnie żelazo. Jak żelazo kruszy i łamie, żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. Po Grecji następuje epoka żelaznego Imperium Rzymskiego. Lata od 168 aż do 457 roku naszej ery. Jak trafnie nawet ten symbol jest dobrany. To nie jest głowa, to nie są ramiona, to nie są biodra, to są długie żelazne nogi. Żelazny Rzym. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone. Będzie miało nieco z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części żelaza, a po części z gliny, znaczy, królestwo będzie po części mocne, po części kruche.
A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Poprzednio od Babilonu to były jakieś możliwości łączenia się. Metale można z sobą łączyć. Żelazo nawet z miedzią można połączyć. Ale jak połączyć glinę z żelazem? Gdzie glina występuje, tam niczego nie da się połączyć z sobą, z metali. Że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy zmieszają się z sobą, ale jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Babilon ustąpić musiał Medo-Persji. Medo-Persja Grecji, Grecja Rzymowi. Ale Rzymu nikt nie pokonał żadne państwo, które by zajęło miejsce jego terytorium. Rzym został rozdrapany, rozchwytany, rozczłonowany. 10 pokoleń zdecydowały się na to, aby podzielić się Imperium Zachodnio-Rzymskim, które ostatecznie upadło w 457 roku naszej ery. Wracamy do tej myśli, która zapowiada, że w tym ostatnim odcinku historii, według drugiego rozdziału, w tej historii obrazowo przedstawionej przez gliniane stopy i palce stóp, ludzie będą czynili wszystko, aby się połączyć w jakieś jedno państwo, jedno jakieś imperium i jednak to się nigdy nie uda. Karol Wielki w latach podanych tutaj, 742 do 814, to są lata jego życia, robił wszystko, gdy był królem, żeby scalić te plemiona europejskie. Nic z tego nie wyszło. Karol V w XVI wieku spełzło na niczym. Ludwik XIV wiek, to jest już XVII i wchodzi w wiek XVIII, król Francji. Nic z tego nie wyszło. Napoleon Bonaparte. Zdawało się, że już scali Europę i Europa będzie u jego stóp. Pojechał na wschód, bo tam chciał zdobyć jeszcze pewne terytoria i generał, jak to ktoś powiedział, Mróz, pokonał go. A później pod Waterloo stracił wszystko. Ciekawą postacią w historii jest królowa Wiktoria. Tutaj długie lata również jej panowania. Od 1837 roku, 1837 do 1901 panuje jako królowa w imperium i czyniła wszystko, aby połączyć rodziny europejskich panujących w jedną rodzinę. I mamy wyliczone, jakie tutaj były związki małżeńskie. Często Wiktorię nazywa się babką Europy. Wszędzie miała wnuków, wszędzie miała synów, córki. Tam byli obok nich kuzyni. Europa była spokrewniona. Gdybyśmy poszli na zamek Fryderyksborgu w Danii, to tam jest taki arras, jak gdyby ukazujący te związki rodzinne panujących w Europie. W tej sytuacji, gdy w Europie panowała rodzina, arcyksiąże Franciszek Ferdynand został zastrzelony na Bałkanach. I tak wybuchła pierwsza wojna światowa. W pierwszej wojnie światowej biła się rodzina. Wszędzie w Europie byli krewni na tronach.
To można by powiedzieć, to była wojna domowa, ale na pewno rodzinna. We wszystkich krajach nic się nie udało. A później II wojna światowa. Mussolini, Benito Mussolini, Adolf Hitler. Zdawało się, że już ogarną całą Europę. Nic się nie stało. Ileż to wysiłków, ile trudu włożono, aby ci wszyscy panujący w różnych okresach czasu sięgnęli po władzę. Jeden trzymał się, drugiego nie będzie. Tak jak widziałeś te stopy. Spodziewano się, że Liga Narodów będzie rozwiązaniem i połączy Europę w jedną całość. Później, gdy okazało się, że nie, to Organizacja Narodów Zjednoczonych, teraz Parlament Europejski, mówi się o powszechnym rządzie, jednym rządzie światowym, że to połączy rozczłonkowany świat, rozpoczynając od Europy. I nigdy to się nie udało do tej pory. W przypowieściach Salomon napisał tak. Wskutek własnej winy król ma wielu władców, kraj ma wielu władców, lecz dzięki rozsądnemu i rozumnemu człowiekowi utrwala się prawo i brak od upadku Imperium Rzymskiego w 457 roku, brak tego rozsądnego człowieka. Często się w dokumentach o nim pisze jako o opatrznościowym człowieku. W połowie XIX wieku mówiono o tym, że to Polska będzie mesjaszem narodów, że Polska doprowadzi do szczęścia. Widzimy, że to się nie udało. Ten człowiek, to była nadzieja Europy, Winston Churchill. Niesamowicie barwna postać, niesamowicie potężny umysł. Gdy otrzymał polecenie jeszcze jako premier Wielkiej Brytanii, aby doprowadzić do pokoju między niektórymi tam plemionami afrykańskimi, które godzono już przez 200 lat, a jemu na to dano kilka miesięcy, Churchill się uśmiechnął, zapalił cygaro i połączył. Uspokoił te kraje. I myślano, że to Churchill stanie na czele połączonej Europy. Te podniesione palce, wiktoria, zwycięstwo. Wiemy, że już tego człowieka wśród nas nie ma, a Europa jak była podzielona, tak jest podzielona. Dlaczego? Z powodu własnej winy. Kraj ma wielu władców. Zwróćmy uwagę, że w kraju albo w społeczeństwie jest źle, bo w rodzinach jest źle. W rodzinach jest źle, bo w małżeństwach jest źle. W małżeństwach jest źle, bo w nas pojedynczych jest źle. My jesteśmy niejednokrotnie rozdarci wewnętrznie i nie radzimy sobie sami z sobą. Jak rodzina, jak społeczeństwo, jak kraj, jak wiele narodów mają mieć pokój i zgodę. Dlaczego takie sceny się dzieją, gdzie ludzie nieznani nawet sobie napadają na siebie? Dlaczego? Dlaczego rabunek? Dlaczego ataki? Dlaczego? Dlaczego żyjemy jak pies z kotem? Chociaż czasem pies z kotem lepiej potrafi z jednej miski się nakarmić, jak niektórzy ludzie. A im więcej mają, tym jest gorzej. To jest scena, zdjęcie, które obiegło cały świat. Z marca 2003 roku. Spotkały się odgradzane barierami dwie grupy ludzi. Jedni byli zwolennikami wojny w Zatoce Perskiej, już tej drugiej wojny,
a drudzy byli przeciwnikami tej wojny. Powiedzcie mi, którzy są którzy. Tacy jesteśmy. Nieraz mówimy, że to w słusznej sprawie, ale kto w niesłusznej sprawie stoi i walczy? Wszyscy mamy słuszną sprawę. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, mówi dalej Daniel. A więc nie za dni głowy ze złota, ani srebrnych piersi, ani bioder z miedzi, ani goleni z żelaza Bóg wzbudzi królestwo swoje. Nie, za dni tych królów obrazowanych przez te podzielone stopy z gliny i z żelaza. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Tak jak widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo, miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Jedno pytanie się jawi. Przecież Babilonia przeminęła w swoim czasie, to był VI wiek przed naszą erą. Później były te ramiona ze srebra reprezentujące Medopersję. 331 rok to jest koniec Medopersji, koniec Grecji, 168 rok przed naszą erą. Żelazo kończy się w 476 roku. A kamień uderza w stopy z gliny i z żelaza. I wtedy kruszy się co? Wszystko, co składało się na ten posąg. Przecież tamtych narodów już nie ma. O co chodzi? Tamtych narodów nie ma, ale spuścizna tych narodów jest do dzisiaj. Do dzisiaj mamy prawa babilońskie i rzymskie. Do dzisiaj mamy waleczność i zbroję, w której specjalizowali się Grecy. Monety srebrne, które mieli Persowie. A więc w spuściźnie każdy kraj korzysta, odbiera coś od poprzednika, dokłada swoje i tak to się przekłada. I w żelaznych stopach i glinianych stopach my mamy dorobek wszystkich tych potęg. To jest dorobek, mówimy, cywilizacyjny ludzkości. I ten dorobek cywilizacyjny ludzkości musi ustąpić kamieniowi, wiecznemu Królestwu Bożemu. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny, usłyszał Nebukadnezar. Wszystko będzie się toczyło, aż ten kamień uderzy i kompletnie zniszczy ten posąg. Ustanie cywilizacja, rozpocznie się nowa era. Ale konkretnie co się rozpocznie? Kiedy? Jak to się stanie? Ten kamień, gdy czytamy później Nowy Testament, to dowiadujemy się, że jest to Królestwo Chrystusa. On sam, często na kartach Pisma Świętego i Starego i Nowego Testamentu, jest obrazowany jako kamień, który odrzucili budowniczowie. I ludzie, my, chcemy konkretnie budować swoje szczęście, swoje życie, swoją przyszłość bez Chrystusa. Ewangelista Mateusz powiedział, cytując słowa Chrystusa, kto na ten kamień padnie, rozczaska się. Gdy przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, twoja natura się zmieni, twój charakter się zmieni. Przestaniesz być takim człowiekiem, jak byłaś do tej pory. Rozpocznie się coś nowego. I tam Chrystus powiedział też słowa, które Daniel powiedział Nebukadnezarowi. Ale na kogo by ten kamień upadł, to go zetrze. Królestwo Chrystusowe nie będzie tutaj na tej ziemi rywalizowało z żadnym królestwem. Nie będzie dzieliło władzy z żadnym królestwem. Tak,
Ten kamień to królestwo Jezusa Chrystusa. Kto by padł na ten kamień, roztrzaska się. Na kogo by on upadł, zmiażdży go. Dużo się mówi na temat końca świata. Dużo się mówi, znowu się mówi głośno o końcu świata w 2012 roku, bo to wyliczone zostało z jakichś kalendarzy, z jakichś przesłanek. Nie będzie to ani w 2012 roku. I nie będzie to na drodze przypadku. Nie będzie to najazd kosmitów. Nie będzie to wybuch jakiejś broni termonuklearnej. To będzie kontrolowane położenie kresu wszystkiemu, co jest nieprawe, co jest złe, co jest zbudowane na krzywdzie. I rozpocznie się królestwo, o którym modlimy się. I modlimy się o tego króla i wyznajemy, on stamtąd przyjdzie. Tak, Jezus Chrystus jest tym naszym królem. Wtedy król Nebukadnezar patrz na swoją twarz, oddał cześć Danielowi i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. Ciekawy jestem, jak Daniel się poczuł. Traktuje go jak Boga. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: zaprawdę, wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice. Dobry początek, jak na misjonarzy, którzy dopiero 3 lata są w tym obcym kraju. Król tej monarchii, wierzący w wiele bóstw, posiadający wspaniałe świątynie. Świątynia Esagilla była cudowną świątynią, patrząc ludzkim wzrokiem. Świetnie wystrojoną, wyposażoną, wyzłoconą, inkrustowaną. Marduk był naczelnym bóstwem Babilonu, ale tu Nebukadnezar mówi: zaprawdę wasz Bóg jest ponad tym wszystkim. On jeszcze nie uznaje Boga tutaj jako jedynego Boga. On uznaje zwierzchność Boga Izraelowego. Jest Panem Królów. Skąd o tym wiedział? Przecież to jest tytuł, który jest należny Mesjaszowi. Król królów i Pan panów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić mi tę tajemnicę. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko. Hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Że co? Sługa Boga Jahwe ma być szefem babilońskich guślarzy? Magów? Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji, to co mu było oferowane, powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi. Mówi do króla, a więc mówi babilońskimi imionami, aby go nie urazić. I Daniel pozostał na dworze królewskim. Naczelny wódz magów, zwierzchnik magów. Mamy przed sobą miesiąc czasu, drodzy, aż dowiemy się, czym był ten tytuł dla Daniela tutaj i jak potoczyły się dalsze losy. Pamiętajmy jednak o jednym, że ten, który w proroctwie jego królestwo przedstawione było jako kamień, który trwać będzie na wieki i napełni wszystko, napełni całą ziemię, założy cudowne, sprawiedliwe królestwo. Dzisiaj już chce być królem w naszym życiu, w naszych sercach. On chce móc pokazać nam kierunek w życiu. Nie musimy iść w tę stronę, ale powiem wam, warto iść w stronę, którą wskazuje Jezus Chrystus. Nie znaczy, że tam zawsze świeci
jasne słońce. Nie znaczy, że tam są róże bez kolców. Nie. Ale z nim jest lepiej przechodzić przez ciernie i głogi, niż bez niego chodzić po dywanach. Z nim jest lepiej nawet zgubić to wszystko, co masz, niż bez niego znaleźć i pomnożyć swój dobytek. Tak cudowny jest nasz Zbawiciel. Dziękuję bardzo za udział w tym spotkaniu. Do zobaczenia za miesiąc. Kolejne spotkanie będzie miało tytuł „Czy to prawda?”. A w zaproszenie na to spotkanie możecie zaopatrzyć się na stoliku informacyjnym. Tamte zaproszenia na spotkania za miesiąc już wydrukowane leżą. Możecie zabrać dla siebie i dla kogoś, kogo chcielibyście zaprosić. Na odwrocie zaproszenia są wszystkie cztery wykłady, znowu z rozszerzoną tematyką, abyśmy wiedzieli, czego będą dotyczyły. Cudowny jest nasz Bóg, cudowny jest nasz Zbawiciel. Ale to, co jest najpiękniejszego, to nie tylko to, że On jest cudowny. On z nas czyni ludzi wrażliwych, ludzi życzliwych wobec innych, ludzi, którzy nawet magów babilońskich będą chronić, gdyby im było źle, gdyby im groziła śmierć. Bo gdy zginą, to już nie można ich do Boga doprowadzić. A naszym zadaniem jest prowadzić każdego człowieka tym śladem, którym sami jesteśmy prowadzeni przez Jezusa Chrystusa. Czy nie cudowny jest nasz Zbawiciel? Ja czuję taką potrzebę, aby Mu za to podziękować. Powstańcie do wspólnej modlitwy, jeśli również macie takie życzenie. Drogi Boże i Zbawicielu nasz, dziękuję Tobie za to, że pozwoliłeś nam przez kolejne dwa dni spotkać się, i to aż czterokrotnie. Że otwierałeś przed nami te cudowne teksty Pisma Świętego, które ukazują nam Ciebie, Twoje zachowanie, Twoją miłość do nas, Twoje prowadzenie. Że przygotowałeś nas, przybliżając nam tamten czas, tamtą atmosferę, tamtego ducha, z czasów, gdy Daniel był na tej ziemi. I dziękujemy, że mogliśmy przeczytać pierwsze dwa rozdziały tej księgi. Przed nami są następne i wierzymy, że Ty nadal nas poprowadzisz. Poprosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa, drogi Ojcze. Prowadź nas szczęśliwie do domów naszych, błogosław nas w pracy, w nauce i pozwól nam się znowu spotkać, aby kontynuować te rozważania. Amen.